Nazywam się Bogdan Lubiński, jestem prezesem Polmor Spółki ZOO w Bytowie. Pracuję tutaj od 1974 roku, jak wróciłem po studiach. Firma zajmuje się produkcją podzespołów, komponentów i konstrukcji dla przemysłu kolejowego, dla czołowych wytwórców w Europie, takich jak Bombardier, Alstom, Knorr-Bremse, Siemens i wielu, wielu innych firm. Jest pewność taka osobista, ale nie taka uzewnętrzniona, tylko po prostu gdzieś będąca w środku, która daje siłę w kontaktach z klientami, czy z partnerami, czy nawet z kolegami. A druga rzecz to jest umiejętność podejmowania decyzji. Jako przykład mogę podać proces wykupienia udziałów od naszego ówczesnego właściciela firmy Stork. Firma Stork w 2003 roku podjęła decyzję o wycofaniu się z inwestycji w Polmorze i dała nam propozycję, aby wykupić od niej udziały. Gdybym wtedy tej decyzji nie podjął, już bym nie miał drugiej takiej szansy. Uważam to za najlepszą moją decyzję biznesową, jaką w życiu wykonałem. Prywatyzacja, którą rozpoczęliśmy w 1995 roku. Należało mieć partnera, który zdecydowałby się wykupić częściowo firmę. I udało nam się dzięki długoletniej współpracy z firmą holenderską Stork namówić ich do tego, aby podjęli to ryzyko. Na szczęście w tym czasie gościł w Holandii Lech Wałęsa, który wprost zapytał na spotkaniu z biznesmenami, kto zainwestuje w Polsce. No i ówczesny prezes Storka powiedział, że on zainwestuje. Po naszej stronie zostało tylko przekonać inwestora, że my jesteśmy tą właściwą firmą i my jesteśmy najlepsi w stosunku do konkurencji z Czech czy Słowacji. I to stało się w 1996 roku, kiedy to podpisano list intencyjny pomiędzy Skarbem Państwa a Storkiem o przejęciu 65% udziałów w Polmorze. Podjęciu decyzji o przyjęciu zamówienia na transfer technologii do Chin. Było to wyzwanie dla nas bardzo trudne ze względu na brak doświadczenia, jeśli chodzi o rynki dalekowschodnie, jak również umiejętności naszych pracowników, którzy byli bardzo młodymi ludźmi, 30-latkami, nie mającymi kontaktu z żadnymi wielkimi biznesami, a musieli sobie radzić w tamtym terenie. Uważam to, że to był kamień węgielny dla dalszego rozwoju Polmoru, ponieważ pozwolił nam na wykształcenie znakomitych ludzi, jeśli chodzi o umiejętności techniczne, jak również umiejętności językowe i zrozumienie realiów, jakie są na wschodzie. To wyzwoliło w nas chęć do poznania Indii, w którym rozwinęliśmy późniejszy biznes. Indie okazały się dla nas bardzo ciekawym doświadczeniem. Zrobiliśmy ten biznes na życzenie naszych głównych klientów z Europy, w szczególności Bombardiera i Alstomu, którzy poszukiwali doświadczonych kooperantów na tamtym terenie. Chodziło im o pozyskanie wyrobów odpowiedniej jakości. Stwierdziliśmy, że jest to dla nas szansa i zdecydowaliśmy się na poszukiwanie partnera w Indiach. Poznaliśmy takiego partnera i przez 2 lata wspólnie z nim produkowaliśmy elementy do produkcji pociągów dla Alstomu. Okazało się później, że nasz partner hinduski nauczył się i podziękował nam za tą współpracę. Musieliśmy się przenieść do innej lokalizacji i rozpoczęliśmy tamtą produkcję już samodzielnie. Efekty tej pracy spowodowały to, że dzisiaj budujemy tam fabrykę o powierzchni 6000 m² i liczymy, że będziemy zatrudniać tam około 200 do 250 osób. Będzie to dla nas duże wsparcie dla biznesu w Europie, jak również dla biznesu na wschodzie. Nie miałem takich w zasadzie doświadczeń w swojej karierze, a ona jest dosyć długa. Natomiast były zdarzenia, które mogły wieszczyć porażkę. Takim doświadczeniem było dla nas w 2012 roku załamanie rynku
kolejowego. Było to w zasadzie echo kryzysu z 2008 i 2009 roku. W 2012 kończyło się większość zamówień, które wcześniej były w toku produkcji i realizowane przez naszych głównych klientów. Natomiast w 2012 spadek tych zamówień był o 50%. Stanęliśmy przed decyzją, czy mamy zwolnić 50% załogi. Uznaliśmy, że tego bogactwa, umiejętności nie warto tracić i podjęliśmy decyzję o utrzymanie pracowników. Poza tym wiedzieliśmy, że od 2013 roku ta produkcja będzie wznawiana. I okazało się, że to był dobry pomysł. Wprawdzie skutki tego pomysłu zatrzymania połowy pracowników odczuwaliśmy do końca 2014 roku, ale uważam, że to było najlepsze, co udało się wtedy zrobić. Dzisiaj firma jest mocna, silna i załoga jest z tamtego faktu zadowolona. Umiejętności rozmowy z ludźmi, bycia sprawiedliwym, obiektywnym i dyskutowania z pracownikami o różnych ważnych problemach firmy. To lubię i to staram się podtrzymywać. Od pracowników natomiast wymagam tego, aby byli zaangażowani w pracę, uczyli się, podnosili swoje kwalifikacje. Zresztą stwarzamy ku temu warunki. Firma ma szkołę języka angielskiego, udziela pracownikom zgody na podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w studiach. Uważamy to za dobro, które później w jakiś sposób zrekompensuje te nakłady. Firma będzie działała w zupełnie innej rzeczywistości, także trudno powiedzieć, jaka to będzie firma, ale spodziewam się, że będziemy bardziej zajmować się nowymi rozwiązaniami, innowacyjnymi rozwiązaniami. Będziemy robić projekty prototypowe i preserie, które będą przekazywane później do innych oddziałów naszej firmy. Czy w Polsce, czy w Indiach, a może jeszcze gdzieś indziej. Liczę na to, że moi następcy poprowadzą tę firmę przez kolejne 43 lata, tak jak ja. Pierwsze pieniądze zarobiłem, jak miałem 15 lat. Była to inicjatywa mojego ojca, który był rzemieślnikiem, zegarmistrzem i oświadczył mi, że jeżeli chcę chodzić na kefir z koleżanką do kawiarni, to muszę na to sobie zarobić. Jak chcę iść do kina, to muszę również zarobić. Praca polegała na rozbieraniu budzików, czyszczeniu i potem ich skręcaniu. I to były te pierwsze pieniądze. Drugie pieniądze zarobiłem, jak wyjechałem w 1973 roku do Szwajcarii na praktykę. No i wtedy te pieniądze były dla mnie bardzo ważne, ponieważ pierwsza wiadomość z domu była taka, że moja małżonka spodziewa się dziecka. I te pieniądze były nam bardzo potrzebne na wyprawę dla naszego malucha.